piersi, w jaki sposób dbać o ich wygląd, w jaki sposób je ćwiczyć i jak zmaksymalizować te efekty tych ćwiczeń, tego starania o nie. Oczywiście nie będę tu pokazywał ćwiczeń, nie jestem kobietą. Tych ćwiczeń, tego wszystkiego na przykład na YouTubie jest cała masa, ale niejako określę, w jaki sposób należy to wszystko przeprowadzać, w jaki sposób wspierać te ćwiczenia na siłowni, aerobik, żeby zmaksymalizować te efekty. Oczywiście kobiece piersi może nie są tym najbardziej widocznym częścią ciała kobiet, chociaż z tym różnie bywa, ale jak zawsze należy ćwiczyć o całe ciało, również należy dbać o piersi. Pamiętajmy, że przy ćwiczeniach, poprawianiu wyglądu piersi bardzo ważne jest, żeby nie przesadzać na przykład z ćwiczeniami siłowymi. To nie jest klatka piersiowa mężczyzn, którą my musimy ćwiczyć wszystkie mięśnie, tak żeby to wyglądało tak jak trzeba. W przypadku kobiet właściwie należy ograniczyć się do ćwiczeń mięśni piersiowych górnych. Oczywiście nie pomijamy tych dolnych partii, ale pamiętamy, żeby nie przesadzać. To wszystko może spowodować, że te piersi nie będą wyglądały tak, jak można sobie tego życzyć. Czyli nie przesadzamy z ćwiczeniami siłowymi, jeśli chodzi o piersi. Tych ćwiczeń naprawdę, jak wspomniałem, w internecie jest cała masa. Należy obejrzeć te filmiki, poprosić o pomoc kogoś, kto się zna na tych ćwiczeniach, żeby je pokazać w prawidłowy sposób, jak je wykonywać. I tak jak wszystkie partie naszego ciała, kobiety również powinny ćwiczyć swoją klatkę piersiową, można tak powiedzieć. Pamiętajmy, że piersi to głównie tkanka tłuszczowa i taka duża, mocna redukcja, odchudzanie może spowodować, że poza tym, że zmniejszy się ich wielkość, to również może się odbić na ich jędrności, a także na ich wyglądzie. Dlatego potrzebne są te ćwiczenia siłowe, ale potrzebne jest również coś innego. Zimne okłady, zimna woda, kremy specjalne, masaże, w ten sposób, żeby ta skóra, żeby ta jędrność nie została, niejako powiedzieć, zachwiana, tak żeby to wszystko wyglądało i było w takim stopniu jak trzeba. Oczywiście często zapominamy o tym, że wygląd naszego ciała to duża zależność z naszą dietą, z ogólną aktywnością fizyczną. Odnosi się też to też do kobiecych piersi. Jeśli te wszystkie substancje dostarczane do kobiecego ciała są na odpowiednim poziomie, witaminy, makro, mikroelementy, ta ilość pożywienia jest taka jak trzeba i jakość pożywienia jest taka jak trzeba, to również kobieca skóra, wygląd całego ciała jest o wiele lepsza. Dlatego może to się wydawać dziwne, ale dbanie o piersi to też odpowiednia dieta i ogólna aktywność fizyczna. To nie tylko ćwiczenie tych górnych mięśni klatki piersiowej, ale też ogólna kondycja naszego ciała. Dużo ruchu, duża aktywność, tak żeby to całe ciało działało tak jak trzeba, a wtedy całe ciało powinno wyglądać tak jak trzeba. Czyli ćwiczenia, odpowiednie odżywianie i oczywiście odpowiednie dbanie o te piersi. Chociaż może się wydawać dziwne, że facet mówi na ten temat, to pamiętajmy, że faceci chyba są najbardziej zainteresowani tymi kobiecymi piersiami, ale pamiętajmy też, żeby z nimi nie przesadzać, że każda partia, każda część naszego ciała, jeśli poświęcimy jej zbyt dużo uwagi, a te pozostałe będą na marginesie, to często efekt może być gorszy od tego, co zamierzaliśmy. Tak samo jest właśnie w przypadku piersi. Dbajmy o całe swoje ciało w taki sam sposób. Nie zapominajmy o żadnej z części ciała. Dotyczy to szczególnie kobiet, które bardzo mocno dbają o ten swój wygląd i to, jak się starają, jak ćwiczą, jak te diety w ich przypadku wyglądają, są o wiele bardziej dopracowane, pilnowane niż w przypadku mężczyzn. Mężczyźni jednak nie tak bardzo się przykładają do tego, jak się odchudzają, jak ćwiczą. Świetnie to widać na siłowniach, gdzie
kobieta, jeśli ma ćwiczyć, to ćwiczy i to robi naprawdę super, tak jak trzeba, a mężczyźni często więcej czasu spędzają przy telefonie, czy robiąc sobie zdjęcia, czy gadając ze znajomymi, niż ćwicząc. Więc dbajmy jak o całe ciało, raczej dbajcie jak o całe ciało kobiety, ale też nie przesadzajcie. Materiałów na temat jak ćwiczyć, w jaki sposób wykonywać te ćwiczenia w internecie, na YouTubie jest cała masa i naprawdę gros z nich, większość z nich to są materiały przeprowadzone przez kobiety, które się znają na rzeczy i róbmy tylko dokładnie tak, jak tam jest pokazane, czy też jeśli jesteśmy na siłowni, czy znamy osobę, która się na tym zna, poprośmy o pomoc, czyli ćwiczmy, dbajmy o nie, zimna woda, masaże, kremy, odpowiednia dieta, odpowiednie warunki, w jakich są, można powiedzieć, chronione, noszone i będzie wszystko w porządku. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, za komentarze, zapraszam do skomentowania, do opublikowania, udostępnienia. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.